Kolejnym gościem programu Gości TV jest Łukasz Jung. To witam Cię serdecznie. Witam serdecznie. My się już dobrze znamy, ale chciałabym, żebyś naszym widzom przybliżył w kilku słowach to, kim jesteś z zawodu i też czym się pasjonujesz. Na razie tak ogólnie. Z zawodu może to każdego zdziwić, bo każdy kojarzy mnie z fotografii. Jestem technologiem i pracuję w branży stalowej. Produkuję części do pociągów, na stadiony, do kopalni, także to jest temat, którym się głównie zajmuję, a moją pasją, jak zresztą większość chyba ludzi kojarzy, jest fotografia. Zanim o fotografii, jestem ciekawa tej zawodowej strony. Wiesz, gdzie trafiają Twoje produkty? No wszędzie. Można powiedzieć, że wszyscy, którzy jeżdżą tutaj lokalnymi pociągami czy na świecie, gdzieś tam są moje podzespoły, które gdzieś tam rączkę do nich przyłożyłem. Zdarza Ci się tak, że analizujesz, widząc jakiś obiekt, czy tam jesteś mojego? No zdarza się, to jest zboczenie zawodowe. No właśnie, jak się przejawia to zboczenie zawodowe jeszcze? Analizujesz technologię tworzenia nie, różnych? Nie, no bez przesady, bo to może tak bardzo poważnie brzmi. Natomiast no, gdzieś tam mojej ingerencji w to jest niewiele, bo jestem jakby podwykonawcą tych części. Nie, ale zawsze patrzę, jak tam są fotele wykonane, jak są pomalowane, jak są gięte elementy, takie głupoty. Zostawiasz to dla siebie, czy krytykujesz głośno, jak coś jest nie tak? Oficjalnie zostawiam dla siebie. Oficjalnie. Tak. A może inkognito w internecie gdzieś się pojawia, że jako komentator? Nie, broń Boże, nie jestem żadnym hejterem. Pracę zostawiam w pracy i tyle. Bardzo Ci dziękuję za te wyczerpujące informacje zawodowe. Już zostawiam ten temat, bo nudny skoro... Nudny temat. Właśnie o tym chciałam powiedzieć. Skoro praca nie jest pasją, bo pasja jest zupełnie inna, tak jest, to przejdźmy na ten przyjemniejszy temat. Fotografia. Może na początek banalnie, kiedy się to zaczęło, jak się to zaczęło? Przypomnij o okolicznościach. Ojejku. To się zaczęło w zasadzie od dziecka. Nie miałem okazji fotografować zbyt długo aparatami analogowymi, ale odkąd weszły te cyfrówki, to mój pierwszy aparat miał tam powiedzmy 2 megapiksele jak na tamte czasy i to był full wypas. Już sobie tam latałem z tym aparacikiem, robiłem jakieś widoczki, jakieś portrety. Potem sobie to drukowałem, bardzo, bardzo się cieszyłem z tych zdjęć, że jest taka technologia, że idę sobie na dwór, przychodzę do domu, coś drukuję, mam już zdjęcie, nie? No i potem tak się to toczyło, że wchodziły coraz lepsze aparaty, kupowałem coraz lepsze, ale nadal robiłem widoczki. I bodajże na moje 30 urodziny dostałem aparat. Tak jest. I dostałem też szkolenie z fotografii studyjnej. Poszedłem sobie na to szkolenie. Okazało się, że wyróżniam się jakby spośród wszystkich uczestników. Czym? Podejściem do modelki, gdzieś jakimś wyczuciem estetyki. Akurat to były kobiety, czyli temat, który się ciągnie za mną do tej pory. No i pan, który prowadził, pan Krzysztof Wocka, którego pozdrawiam, jeżeli ogląda to. Oczywiście pozdrawiamy, no, tak jest. Bardzo, no można powiedzieć, że zdradził mi pewne sekrety, jak układać ciało, jak wydobyć z kobiety jakieś tam no, piękno. No i potem poszedłem do szkoły fotograficznej, której nie skończyłem. Szkoła była typowo z Unii Europejskiej, gdzie zbierało się punkty za obecność na jakieś żelazka, na jakieś takie głupoty. No więc znałem troszkę tej szkoły i zacząłem się bawić na własną rękę. Efekty są bardzo szerokie. Co poza kobietami fotografuje Łukasz Jung? Nie mam czasu właśnie na jakieś inne dziedziny fotografii. No głównie jestem, przylepiła mi się taka łatka, że jestem fotografem takim sensualnym, bielizianym. Tak. No i czasami modowym. No bo kobiety to jakby nie było bardzo obszerny temat. Tak jest. Bardzo taki ciężki temat. Ciężki temat. Ciężki. No i La Donna Mobile, tak? Kobieta zmienną jest. Tak można jest ją ukazać z różnych perspektyw. Tak jest. Masz pewnie już bogaty dorobek, gdzie można zobaczyć swoje prace. No właśnie nie mam bogatego dorobku, powiedzmy jak na te parę lat, ale głównie pracę umieszczam na Facebooku. Jest jak nazywa się twój fanpage? Z imienia, nazwiska? Bardzo bym chciał to zmienić, bo mam taką końcówkę, która kiedyś była bardzo modna i nazywa się Photograpchy Łukasz Jung. No, ale niestety chyba nie da się tego zmienić i już tak zostało. Nie sądziłem, że fanpage, który sobie założę, będzie się cieszył taką popularnością. Taką popularnością, czyli jaką obecnie? No, mam dosyć duży zasięg, jeżeli chodzi o moich widzów, głównie kobiety, co jest dziwne, bo myślałem zawsze, że dodając zdjęcia kobiet, głównymi odbiorcami będą faceci. A tutaj okazuje się, że 90% odwiedzających to są kobiety.
Czyli twoje prace na Facebooku. A tak. Udało ci się gdzieś je wystawić w formie jakiejś, nie wiem, galerii, wystawy? Miałem raz wystawę w galerii, jak wy to kobiety tam nazywacie, w sensie hipermarketu. Nie handlowej galerii. No, ja miałam na myśli galerię sztuki, bo przecież fotografia to sztuka. Nie, ale to nie moja. W każdym razie była tam tylko jeden dzień. Być może była zbyt kontrowersyjna i ją zdjęli. Rozumiem. A co chciałby fotografować Łukasz Jungtot? Bo nie ma czasu, ale gdyby go znalazł. Starszych ludzi. Starszych ludzi. Mówiłeś przy tematu kobiet o wydobywaniu piękna, więc jak chciałbyś tych starszych ludzi pokazać? Często fotografuję moją babcię, która ma 90, teraz chyba 4 lata, jeżeli nie pamiętam, to przepraszam babcia. I często ją fotografuję, zawsze jej mówię, że jest taka piękna, pomimo tego, że już jest tak fajnie pomarszczona, jak to staruszka, ona zawsze mówi, a Łukasz, ja nie wyglądam na 95 lat, prawda? Ja mówię, no coś ty, 80, piękna jesteś, ona no. Czyli to ten urok osobisty, który mówiłeś, że potrafisz wydobyć sensualność kobiety pewnie i rozmową. Jak się współpracuje z taką fotomodelką, jak to wygląda? Zdradź kilka takich sekretów. Z fotomodelką się łatwo współpracuje, ponieważ fotomodelka zawodowo ma wyćwiczone pozy. Więc to jest bardzo proste i robiłem to kiedyś dosyć często, ale potem gdzieś mi się to przejadło i postawiłem na osoby, które pierwsze są przed obiektywem. No, czyli jakby ciężko sobie to wyobrazić, bo wyglądam jak wyglądam, ale uczę właśnie te dziewczyny pozowania, jakichś tam emocji, no i potem sobie cykam do tego zdjęcia z ładnym światłem i wychodzą fajne, sensualne dziewczynki, seksy. Czy może do tej pory spotkałeś się z jakąś zaskakującą reakcją na twoje zdjęcia tych osób fotografowanych, bo o nich na razie Różnie jest. Czasami dziewczyny płaczą ze szczęścia. Ze wzruszenia, czy właśnie ze szczęścia. Często mnie gdzieś tam ściskają po sesji, bo się tak cieszą, bo nie wierzą, że tak naprawdę mogły tak wyjść na zdjęcia jeszcze bez Photoshopa, nie? No właśnie o to chciałam też zapytać. Na ile trzeba korygować później te momenty, które uda ci się uchwycić? Różnie. Kobiety są bardzo rozpieszczone przez te wasze, w sensie nie wasze. Wasze kobiece, rozumiem. Tak, ale nie, no macie filtry w telefonie teraz i nadużywacie ich i nawet zrobiąc dobre zdjęcie, kobiety oczekują, że to samo będę robił na zdjęciach, czyli zmniejszał twarz, zmniejszał nos, poszerzał brwi. Zmniejszał sadełko. No, przy okazji ściany staram się właśnie, jak są jakieś linie, to jeszcze ścianę prostować. No, natomiast nie, dużo kobiet, tych dojrzalszych, lub powiedzmy o takim statusie społecznym, czy prawniczka, czy lekarz, mają do siebie dystans, akceptują się takimi, jakimi są i czasami sobie nad nie życzą tego Photoshopa i to też bardzo ocenię. Bo dla nich liczy się chyba wnętrze, a nie zewnętrzność. Zgadza się? No być może tak. Czy nie powierzchowność bynajmniej. Tak. Jakie jest twoje zdanie na temat selfie? Bo to jest też wydobywanie pewnych emocji, no i jakiegoś rodzaju akt samouwielbienia i narcyzmu w mojej ocenie. No. Jak to jest u ciebie? No już kiedyś byłem o to pytany, też w jakimś wywiadzie. No kiedyś było to dla mnie bardzo śmieszne, że cały czas ktoś tam robi te zdjęcia i to tam właśnie samo uwielbienie w tej chwili. No te selfie, powiem szczerze, że niektóre są ładniejsze od moich portretów, nie? Bo kobieta się widzi jak w lusterku, przegląda się w tym lustereczku, robi 100 zdjęć, najlepsze ujęcie sobie obrabia, nosek zmniejsza, piersi powiększa, podbródek podnosi. No i teraz jest tak jak jest. Dawniej to było nie tak zaawansowane, teraz to jest dla mnie też taka mała sztuka, żeby sobie dobrze to zdjęcie zrobić, nie? Wiele sztuk tych zdjęć musi wyjść, żeby ta sztuka się udała. Tak jest. Troszkę mi zasło w gardle. Macie jakąś wodę? Może być moja? Nie, bardzo. Nie. Mamy wymagającego gościa. Słyszałem, że macie wodziankę. To prawda, zapraszamy zatem naszą wodziankę. Proszę bardzo. Troszkę się czerwony odbija od swetra. Bardzo proszę. Dziękuję, jest pani bardzo uprzejmy. Ja jestem przekonana, że woda z naszego firmowego kubka będzie smakowała ci wyśmienicie. Średniawka. Pyszna, żartuję. Mój drogi, wracając do tematu selfie, patrzysz czasem na osoby, które robią sobie selfie? Co o nich wtedy myślisz? Patrzę, no nie chcę jakoś się brzydko wyrażać. Bo oni pozują sami sobie. Ale sam to robię.
Ja nie będę ich krytykował. No i wszystko często. Jasne. No, bardzo. Dokładnie. Nie krytykujemy siebie. Selfie to jest jeden z trendów w dzisiejszych czasach. Co jeszcze w internecie się bardzo mocno popularyzuje? Bo te selfie też przechodziło metamorfozy, prawda? Były tak. Z dzióbkiem, były z rozchylonymi ustami. Tak może jest. Są jakieś selfie, o których nie wiem, a ty nie, no, wiesz. Było z rączką i tak dalej. Nie śledzę gdzieś tego trendy. Nie? Natomiast co najczęściej... Co jeszcze w sieci się pokazuje? Tyłki. Nie? Na tym się najszybciej poszerza followersów na Instagramie, z tego co wiem, bo nie jestem zbytnio obcykany w tym Instagramie, ale wiem, że jak się gdzieś tam tyłeczki, biust pokazuje, to bardzo szybko się kwintesencja kobiecości po prostu. Takie tak. czasy. Dawniej nie można było sobie tego wyobrazić. Nie wiem, czy moja mama wstawia sobie gdzieś, kurczę, na słup ogłoszeniowy swój tyłek, nie? A teraz to matki robią na okrągło. I tu się pojawia dyskusyjny wątek, kiedy mama w znajomych ma swoje dziecko. No, być może tak. Tak jest, no zostawmy ten trudny temat, trudnych trendów. Tak. Mówimy o tym, że panie robiąc sobie fotografię pokazują swoje części ciała, a jakie obszary fotografuje Łukasz Jung to? Jakie obszary, jakie partie ciała kobiety najbardziej lub? Kurczę, ciężko mi powiedzieć. Ja się wszystko jest piękne. No niby tak. Znaczy nie, tak każdy ma wyobrażenie, że jak jest u mnie dziewczyna na zdjęciu, to że ona jest idealna, że ona nie ma celulitu, że nie ma wąsika, że nie ma podbródka. Natomiast no, trzeba, jeżeli już się tyle czasu robi zdjęcia, wie się jak mniej więcej ustawić to ciało, żeby tego podbródka nie było, to wysuwamy troszkę tą głowę, język sobie chowiemy do tego u góry tam, do podniebienia. Tak, tak, do tego u góry tam, tak, 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 tak. Tak. No nie wiem, jak chcemy sobie zrobić ładniejszą talię, no to pupę cofamy sobie do tyłu, też możemy manipulować sobie światłem. Tak jak ja sobie teraz siedzę, nie ma zbliżenia. Jak sobie kobieta też tak siądzie z nóżką do przodu, to od razu jest smuklejsza. Jak ustawi rękę... W praktyce to mamy, proszę Państwa, ja tak już któryś odcinek z rzędu. Jak jestem smukły. Tak, jeżeli powiedzmy robi sobie z ręką tak przy twarzy, to ona się wtedy pogrubia, jak robi tak, to się też wysmukla. Jest kupę takich trików na zdjęciach, które ja zdradzam, jeżeli mam powiedzmy tam jakąś sesję i efekty potem są bardzo fajne. Skupiasz się tylko na ciele kobiety, czy czasem przy tej okazji przemycasz coś jeszcze, na przykład, nie wiem, jakieś promocje, nie wiem, strojów, biżuterii, kosmetyków? Różnie. Łączysz to? Znaczy, no najwięcej, tak jak mówiłem, najwięcej jestem znany właśnie z jakiejś bielizny i z takich zdjęć sensualnych, z portretów. Nie, to się do mnie przylepiło. Natomiast no, czasami robię jakieś tam lookbooki, biżuterię również robię, strasznie ciężko się robi. No i tyle. To jest na szeroką skalę działalność, natomiast czy można do Ciebie przyjść tak po prostu, jeśli jakaś nasza pani, która ogląda ten program, zamarzy sobie o takiej sesji, gdzie będzie właśnie wyglądała pięknie, idealnie, może przyjść do Ciebie i zamówić taką sesję? Można się umówić, natomiast no, z odpowiednim wyprzedzeniem, bo jednak... No, wiele osób pewnie chce być pięknie utrwalonych, tak jest. Zwłaszcza, że jest gdzie prezentować te zdjęcia a propos portali społecznościowych. No, ale to już powiem szczerze, że nie wszyscy już to robią tylko pod portale. Bardzo wiele ludzi robi to dla siebie na pamiątkę, żeby na starość mieli co wspominać, nie? Bo to się tak wydaje, ale powiedzmy to 5 minut zrobienie jakiegoś zdjęcia, a pamiątka zostaje na całe życie. Tak. Zgadza się. Ja teraz zainspirowałam się do tego, że jest to świetny pomysł na prezent na Dzień Kobiet, zafundować swojej kobiecie taką sesję u Ciebie. Świetny. Wiemy, gdzie szukać. Łukasz Jung to. Fotografii i jeszcze taki fanpage, no, tak? Wspominałeś chwilę temu o tym, że zdarzało Ci się już brać udział w różnego rodzaju wywiadach w mediach. Gdzie można było Cię zobaczyć? Ojejku. Kto dostrzegł Twój niecodzienny talent? Też telewizje regionalne, bo ja głównie sobie działam tutaj na rynku takim naszym lokalnym. Gdzieś tam mnie można usłyszeć dalej, ale to tak powiedzmy mało, nie? TVS, TVP, gdzieś się tam TVP pojawiają. To już nie tak bardzo regionalnie, no, chyba, że ale to wszystko to były takie powiedzmy przelotne gdzieś. Nie ma się czym chwalić. Jest się czym chwalić, bo to jest dorobek, który jest w realizacji. O czym marzy Łukasz Jung? O czym marzy Łukasz Jung? O rodzinie marzy Łukasz Jung. Czyli zawodowo, jednak prywatnie. No, prywatnie. Może się wtedy przerzucisz na fotografię dzieci? Ciężka fotografia. Bo dzieci są aktywne i trudne modele. Niemowlaki są fajne, bo przy niemowlakach można fajnie się pobawić, natomiast te dzieci roczne, które się podniecają tym, że zaczęły chodzić, to dla mnie to jest naprawdę dramat uchwycić tam coś. Tym bardziej, że do mężczyzny jest inaczej. Uważam, że tą fotografią powinny się kobiety zajmować.
O, bo mają pewnie też i naturalne matczyne predyspozycje. Tak jest. I kontakt pewnie też złapią lepszy z dzieciakiem. A jakiego zdjęcia nie chciałby zrobić? Łukasz Jungto. Jakiego nie chciałbym zrobić? Czego nie chciałbyś fotografować? Od czego uciekasz? Ciężko powiedzieć. Jestem odważny i biorę wszystko. No, dokładnie. Tak samo nie wybieram, jeżeli ktoś mnie pyta o zdjęcia, nie wybieram pod względem urody. Z każdego próbuję sobie zawsze coś tam wydobyć, bo to dla mnie jest ogromne wyzwanie. Raz mi się chyba nie udało, ale to pani była bez makijażu, bardzo otyła i miała wąs. Było to wyzwanie, tak. Zapewne. Będzie to niedługo w telewizji. Będzie to niedługo w telewizji. W jakiej telewizji? Ja chcę szczegółów. Nie wiem, jaka to jest telewizja, ale to jest program Damy i Wieśniaczki. Aha, rozumiem. Czyli jednak nie tak skromnie telewizyjnie się okazuje. Ale no, gdzieś tutaj. Myślę, że po tym programie moja pseudokariera runie. Pesymizm przeplatany z optymizmem, tak, wielobarwna. Z dystansem do siebie, ale mimo wszystko wielobarwna osobowość, niezwykle kreatywna postać. Naszym gościem, drodzy Państwo, był Łukasz Jungto. Jeszcze o nim usłyszymy na pewno nie raz. Mam nadzieję, że woda smakowała. Pyszna. Wyluzowałem się, coś tam dolaliście. Tak, urok osobisty naszej wodzianki. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję Do zobaczenia, mam Do nadzieję. Zobaczenia. Do widzenia. Do widzenia.